Skąd wiemy, że klimat się zmienił? Mamy do czynienia z kwestiami skali, pomiaru i interpretacji, które wydają się bardzo abstrakcyjne. Zresztą abstrakcyjne jest już samo pojęcie klimatu. Wyobrażenie stworzone na podstawie zmieniających się danych. Coś, czego nie da się po prostu zaobserwować. Dlatego, aby wyjaśnić procesy, za których sprawą na Ziemi przez ostatnie 12 tysięcy lat utrzymywała się temperatura umożliwiająca osiadłe życie ludzkie i rolnictwo, naukowcy stworzyli model nazwany obiegiem węgla w przyrodzie. Poziom wydychanego przez zwierzęta dwutlenku węgla był równoważony przez fotosyntezę roślin. Także oceany uwalniały i asymilowały znoszące się ilości tego gazu. Poziom niewidzialnej substancji w atmosferze był jednak mikroskopijny. Wynosił bowiem 278 cząstek na milion. Działalność człowieka, przede wszystkim spalanie paliw kopalnych, podniosła ten wskaźnik do 400. Choć to wciąż stosunkowo niewiele, jego wpływ na światowy klimat jest coraz poważniejszy. Nawet gdyby emisja dwutlenku węgla całkowicie ustała, klimat i tak zmieniałby się przez kolejne stulecia. A jednak wciąż tego nie dostrzegamy, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Ludzkie relacje ze światem zmienią się całkowicie w wyniku wpływu wywieranego przez ludzi na świat. Po prostu wszystko będzie wyglądać inaczej. Zmieniliśmy sam wymiar geologiczny planety. Od skalistych głębin litosfery po wyżyny atmosfery. To wymusza zmianę modelu mierzenia czasu głębokiego. Zmiana, która kiedyś trwała miliony lat, dziś zajmuje dziesięciolecia. Przekształcenia niegdyś niemożliwe do dostrzeżenia przez człowieka, dziś zachodzą podczas jednego ludzkiego życia. W ciągu ostatniego dwustulecia, a zwłaszcza w ostatnich 35 latach, spaliliśmy pozostałości milionów lat materii organicznej, zmieniwszy ją w paliwo kopalne. Wyparowanie tysiącleci spowodowało demontaż nieskończenie powolnego rytmu czasu głębokiego. To, co niegdyś trwało wieki, nawet tysiąclecia, dziś wydarza się za życia jednego człowieka. Wraz z topnieniem pokrywy lodowej, gazy, które zamarzły przed tysiącami lat, zostają uwolnione do atmosfery. Można powiedzieć, że podróżowanie w czasie jest dziś tak proste jak oddychanie, przynajmniej na poziomie molekularnym. Cały system planety, począwszy od skał, skończywszy na najwyższych warstwach atmosfery, stanął na głowie i pozostanie w tej pozycji dłużej, niż liczy dotychczasowa historia człowieka, nawet gdybyśmy jutro zaprzestali wszelkich procesów powodujących te zmiany. Dziś huragany, susze, powodzie, rekordowe opady śniegu i wzrastające temperatury wywołują nieustanny niepokój. Twoje ciało wie, że te zjawiska są zupełnie niezgodne z przeszłymi doświadczeniami. Coś jest nie tak. Musimy więc odwiedzić wpojone nam sposoby widzenia świata i zacząć wyobrażać sobie nową relację z tym, co zwykliśmy nazywać naturą. A
Aby żyć w świecie, który nie ociepla się z miesiąca na miesiąc, trzeba było urodzić się w roku 1985 lub wcześniej. Jeśli zatem masz mniej niż 30 lat, nie możesz znać świata sprzed zmiany klimatu.